dobry. Witam wszystkich serdecznie zgromadzonych. Dziękuję za przyjęcie. Zanim przejdziemy do głównego punktu dzisiejszego spotkania, chciałem powiedzieć kilka słów na temat organizatorów, jak i samego prelegenta. Ja nazywam się Robert Iwanicki i reprezentuję Międzywydziałowe Koło Naukowe Milena Machejgla oraz Gdański Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Siedzibą koła naukowego jest Wydział Nauk Społecznych, zaś celem naszego działania jest przede wszystkim aktywizacja środowiska akademickiego, głównie celujemy studentów Uniwersytetu Gdańskiego, do podjęcia wzmożonego wysiłku intelektualnego oraz do rozwoju szerokiego spektrum zainteresowań w ramach nauk politycznych, ekonomii, prawa czy filozofii. Jeżeli jesteście zainteresowani naszą działalnością, czynną lub bierną, tutaj kolega, wiceprezes Piotr, puści zaraz list obecności. Prosimy o wpisanie podstawowych danych kontaktowych i będziemy was informować na bieżąco na temat kolejnych spotkania rekrutacyjnego, etc. Teraz chciałem zaprezentować sylwetkę dzisiejszego gościa. Olgierd Sroczyński, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doktorant filozofii oraz autor publikacji w zakresie historii myśli politycznej i etyki gospodarczej. Publikował m.in. w estetyce i krytyce oraz w przeglądzie światowym. I tyle z wstępu, oddaję głos naszemu gościowi. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na Pedagogicznym Uniwersytecie. Jestem doktorantem, ale nie ma problemu. Dobrze, więc dzisiaj temat, który jest dosyć kontrowersyjny, jeżeli chodzi o historię myśli liberalnej, zarówno właśnie w ogniu krytyki konserwatywnej, jak i w ogniu krytyki libertariańskiej. Ta liberalna teoria państwa, minimum rządu ograniczonego, jest niezwykle ważną kwestią, która w zasadzie jest o tyle aktualna, że współcześnie mamy z tym liberalnym państwem problem. To znaczy niewątpliwie obecnie w obliczu na przykład kryzysu imigracyjnego instytucje modelu liberalno-demokratycznego pokazują swoją słabość. Słabość w radzeniu sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi, słabość w radzeniu sobie z czymś, co Nassim Taleb na przykład nazwałby czarnymi łabędziami, czyli rzeczami, którymi, zjawiskami, których się nie spodziewaliśmy, które było bardzo trudno przewidzieć. I więc mamy z tym problem i niektórzy krytycy zwracają uwagę na to, że przyczyną problemu, przyczyną tej słabości jest ten pierwiastek demokratyczny, który w XIX wieku złączył się z myślą liberalną, mimo krytycznego nastawienia myślicieli liberalnych wobec demokracji. Niemniej jednak, jeżeli sięgniemy głębiej do samych podstaw filozofii liberalnej, która stoi u fundamentu właśnie państwa minimum, państwa liberalnego, zobaczymy, że ta słabość instytucji liberalnej wynika wprost z podstaw teoretycznych, na jakich to państwo jest ufundowane. Dlaczego tutaj w tytule jest mowa o utopii? Utopia to jest dzieło Tomasza Morusa, które wpisywało się w zasadzie w kontekst takiej epoki, gdzie każdy myśliciel w zasadzie musiał napisać wizję swojego ustroju idealnego. Oprócz Morusa wśród najważniejszych byli Tommaso Campanella, czy też Francis Bacon, nie Roger Bacon. Utopia natomiast jest o tyle ważna, że właśnie swoją nazwą pochodzącą z języka greckiego, to po grecku miejsce, przedrostek u oznacza nie. W związku z tym jest to takie nie miejsce, że coś, co nie istnieje w rzeczywistości. Natomiast właśnie wszystkie nurty myśli, które planowały idealną rzeczywistość, nazywamy od tamtej pory utopijnymi.
Ciekawa rzecz, bo liberalizm jako taki nigdy nie był kwalifikowany jako utopia, a nawet wręcz przeciwnie, na przykład taki myśliciel liberalny Izajasz Berlin poświęcił krytyce myślenia utopijnego jako takiego nierealnego, jako myślenia idealistycznego, które nie ma szans realizacji w rzeczywistości, dużą część swojego eseju Pokrzywione drzewo społeczeństwa i nie zaliczał do tej myśli utopijnej oczywiście liberalizmu. Natomiast charakteryzował to właśnie myśl utopijną jako postawę buntu wobec rzeczywistości, gdzie wyobrażamy sobie jakiś idealny porządek i chcemy go wcielić w życie mimo barier, które ta rzeczywistość przed nami stawia. Więc dlaczego myśl liberalna i ta koncepcja ustrojowa, która na bazie tej myśli została zbudowana, jest utopijna? Mamy tutaj trzy elementy i będę je starał się pokrótce omówić. Nie wiem, czy pokrótce, bo to zasadniczo mam tendencję do przedłużania, ale myślę, że tutaj będę starał się trzymać dyscypliny czasowej. Więc trzy elementy, które wpłynęły na taki utopijny charakter myśli liberalnej. Pierwszy i najważniejszy to jest umowa społeczna jako geneza państwa. Drugi to koncepcja rządu ograniczonego, a w zasadzie idea, że coś takiego jak rząd ograniczony, czy też państwo minimum, może faktycznie istnieć. No i trzecia to jest danie podwalin pod myśl egalitarną, która z kolei przyniosła takie skutki, można powiedzieć, kulturalne, która jest kluczowa również właśnie dlatego, że mamy dzisiaj problemy z ustrojem demokratyczno-liberalnym. Więc jak to wygląda? Umowa społeczna, która stanowiła podstawę myśli liberalnej i nadal stanowi, ponieważ w tej tradycji myślenia kontraktualistycznego wymieniamy głównie nie tylko Hobbesa z XVII wieku, z XVIII, Locke'a, ale również Rawlsa, którego teoria, dwudziestowieczna teoria sprawiedliwości, wpisuje się w tradycję myśli kontraktualistycznej. Więc mamy tutaj wyobrażenie pewnego, we wszystkich tych umowach, wyobrażenie pewnego stanu przedspołecznego człowieka. Ale umowa społeczna dla liberalizmu jest kluczowa, dlatego że stanowiła ona takie użyteczne narzędzie dla pogodzenia istnienia instytucji państwa, czyli instytucji terytorialnego monopolisty na przemoc, z podstawami koncepcji, czyli uprawnieniami naturalnymi. Ja Państwu nie będę się tutaj rozwodził, ponieważ przypuszczam, że większość z Państwa przynajmniej doskonale zna myśl liberalna, jest ta klasycznie liberalna, jest dobrze obecna na kursach z myśli politycznej dosyć mocno, więc tutaj nie ma potrzeby do tego, żeby prezentować na przykład genezę państwa u Locke'a i właśnie wszystkie te elementy, na które się na to składają. Natomiast na co właśnie należy zwrócić uwagę, to fakt, że Locke musiał posłużyć się wybiegiem umowy społecznej, żeby uzasadnić, że z jednej strony wszyscy ludzie posiadają nienaruszalne prawo do własnej osoby, które Locke nazywa samoposiadaniem, później libertarianie nazywają to autowłasnością, ale generalnie prawem do dysponowania własnym ciałem i niepodlegania woli i władzy innego człowieka, a tym, że istnieje jakaś instytucja przymusu, która ma prawo wydawać rozkazy. Umowa społeczna jest wybiegiem łączącym to, ponieważ mówi o tym, że ludzie sami godzą się na to, żeby taka instytucja zaistniała i godzą się na to, żeby taką instytucję powołać. Więc mamy tutaj dwa elementy, stan przedspołeczny i wyrażenie woli przez rządzących.
Otóż pierwszą rzeczą, o której trzeba wspomnieć, należy to kwestia tego, że nie ma czegoś takiego i nie było nigdy stanu przedspołecznego. Oczywiście umowa społeczna, nikt z przedstawicieli kontraktualizmu nie bronił historyczności faktu podpisania umowy społecznej. I wszyscy mówili, wszyscy zgodzili się na to, że jest to pewna taka metafora dotycząca istnienia władzy państwowej. Niemniej sama koncepcja stanu przedspołecznego jest zupełnie abstrakcyjna i zupełnie pozbawiona sensu. Nawet jeżeli uznamy, generalnie nie możemy wskazać w historii gatunku ludzkiego momentu, kiedy ten gatunek znajdował się w przedspołecznym stanie natury. Nawet zwierzęta, które nie posiadają świadomości, istnieją gatunki zwierząt, takie jak pszczoły czy mrówki, które nazywamy zwierzętami, które nazywamy gatunkami społecznymi, tak? To znaczy, które tworzą zorganizowane społeczności. I jeżeli przyjmiemy, że pochodzimy tutaj od ssaków naczelnych, to również one żyją w pewnej społeczności. Czyli nie możemy wskazać momentu, gdzie zaczyna się człowiek i istnieje on w stanie przedspołecznym, to znaczy w stanie niezorganizowanym. Zawsze człowiek nie jest w stanie rozwijać się poza społeczeństwem. Na tę słabość zwracali przede wszystkim w kontekście umowy Rousseau, ale to również stosuje się do umowy Locke'a, konserwatyści XIX-wieczni, tacy jak Joseph de Maistre czy Louis de Bonal. Więc mówienie o tym, że byliśmy w stanie szlachetnego dzikusa i dopiero umowa społeczna, ten akt powołania władzy nas uspołecznia, nie ma kompletnie sensu. To samo jest w zasadzie w przypadku umowy Rawlsa. Nie znajdujemy się, nigdy nie znajdowaliśmy się za zasłoną niewiedzy, więc nie możemy racjonalnie i świadomie podjąć decyzji co do reguł, które rządzą w rzeczywistości. I człowiek, tutaj ta liberalizm stoi w opozycji do klasycznej teorii społecznej, która wychodzi z zupełnie innych przesłanek. Mowa tutaj o tej teorii, którą stworzył Arystoteles, którą rozwijał później święty Tomasz z Akwinu. Mianowicie, że ludzie nie są odrębnymi atomami i nigdy nie istnieli w ten sposób, ale ludzie ze swojej samej istoty są zwierzętami społecznymi. Więc jeżeli mamy jakiś zbiór ludzi, to naturalnym biegiem rzeczy oni tworzą pewne wspólnoty po to, żeby realizować pewne cele, na przykład celem, to już pomijając, cel rozrodczy, tak, że łączenie się ludzi w pary po to, żeby zrealizować cel przedłużenia gatunku, ale chodzi przede wszystkim o rozwój, tak? Nie jesteśmy w stanie jako ludzie rozwijać się poza społeczeństwem. Ten rozwój człowieka umysłowy nie może się odbywać bez innych ludzi. W związku z tym społeczeństwo istnieje naturalnie, istnieje od zawsze. I w tej klasycznej teorii, jeżeli mamy już na pewnym ewolucyjnym etapie, pojawia nam się wspólnota wspólnot, czyli właśnie wspólnota idealna, która jest samowystarczalna, która stanowi, która jest po prostu państwem. Zupełnie przeciwnie wygląda sprawa w teorii liberalnej, to znaczy w teorii umowy społecznej. Jeżeli bierzemy pod uwagę stan przedspołeczny, tak jak go opisał Locke, już nawet nie odwołując się do preliberała Hobbesa, to mamy zbiór niepowiązanych ze sobą jednostek, które pod wpływem uczucia strachu, pod wpływem interesu własnego łączą się w akcie umowy społecznej i powołują do życia państwo, powołują do życia władzę państwową. Więc te wszystkie rzeczy naturalne, jakby powiedział Arystoteles, organiczne wspólnoty, które pośredniczą pomiędzy jednostką a państwem, znikają i wszyscy stajemy równi przed obliczem państwa.
czy to jest realna koncepcja? Nie jest to realna koncepcja ze względu na to, że jeszcze raz powtórzę to zdanie, nigdy coś takiego nie miało miejsca. To znaczy my jesteśmy jako ludzie powiązani, jesteśmy uwikłani w jakieś układy rodzinne, w układy sąsiedzkie, w układy towarzyskie. Mamy, bardziej dbamy o członków własnej rodziny niż o jakichś sąsiadów, których w ogóle nie znamy. W związku z tym nigdy nie zaistniała sytuacja, że ludzie właśnie stanęli jako równi sobie i postanowili stworzyć władzę państwową. Generalnie władza, jak pisał właśnie Louis de Bonald, jest immanentna dla społeczeństwa. Jeżeli mówimy społeczeństwo, to mówimy o pewnej organizacji, to mówimy o pewnej hierarchii i mówimy po prostu o władzy nad tym społeczeństwem. To znaczy nie istnieje, nie istniała i istnieć nie będzie żadna społeczność, która jest pozbawiona władzy. Oczywiście XIX-wieczni konserwatyści szli w troszeczkę innym kierunku niż na przykład libertarianie, o czym też zaraz będę mówił, ale oni, i to trzeba im przyznać, pojmowali władzę realistycznie. To znaczy władcy, tacy jak Mieszko I, Bolesław Chrobry, nie byli nikim innym jak po prostu mafiozami. Byli ojcami chrzestnymi terytorialnego monopolu mafijnego, który rościł sobie prawo do władania nad pewnym terytorium. I to takie abstrakcyjne ujęcie państwa jako powoływanego umową społeczną jest kompletnie nierealne. Jeżeli możemy o czymś mówić, to zawsze będziemy mówić o powstaniu państwa jako wyniku agresji jednej grupy nad drugą grupą i będziemy zawsze mówili o tym, że jest tutaj, celem jest tutaj dominacja, celem jest wykorzystanie innych ludzi do celów władcy. Tak jak powiedziałem, to realistyczne podejście do władzy państwowej zostało zgubione przez liberałów, którzy właśnie patrzyli na państwo idealistycznie, jako na twór powoływany wolą, suwerenną wolą ludzi, natomiast zostało odzyskane przez libertarian w sensie właściwym, czyli anarchokapitalistów. Bardzo mocno Hans Hermann Hoppe krytykuje liberalną teorię umowy społecznej, mówiąc, że taka umowa jest po pierwsze nienaturalna, ale przede wszystkim jest nielogiczna. I gdyby nawet zaistniała, to byłoby, jej skutkiem byłoby tak naprawdę przeniesienie praw, części własnych praw, którymi dysponujemy naturalnie, na inną osobę, co nie oznacza nic innego, jak uczynienie z siebie niewolnika. To znaczy, jeżeli tutaj my, jako obecni w tej sali, podpisujemy ze sobą umowę, że rezygnujemy z części naszej wolności na rzecz jednej osoby, którą powołamy jako suwerena, no to nie oznacza to nic innego, że ten suweren może nami rozporządzać i jesteśmy mu podlegli, tak czy inaczej. Oczywiście kolejnym etapem tej teorii liberalnej jest koncepcja rządu ograniczonego. To znaczy nie jest tak, że państwo wchodzi i w zasadzie to już jest koniec, prawda? To znaczy, że oddajemy tę część uprawnień na rzecz suwerena i to jest w zasadzie wszystko, co mamy do powiedzenia. U Locke'a, a następnie u kolejnych teoretyków państwa liberalnego, koncepcja rządu przyjmuje właśnie kształt tego, co nazywamy państwem minimalnym, czy też rządem ograniczonym. To znaczy, po pierwsze, w tej koncepcji rząd, czyli instytucja państwa, ma prawo przejmować tylko najbardziej newralgiczne obszary naszej aktywności,
którymi są ochrona życia i własności. LOK uzasadnia istnienie państwa koniecznością istnienia obiektywnego sędziego po to, żeby na przykład jeżeli jeden klan walczy z drugim klanem, nie obowiązywała zasada wendety i w efekcie nie eskalowała przemoc. Prawda? To znaczy, jeżeli zostaje popełnione przestępstwo, nie wymierzamy sami sprawiedliwości, ale powołujemy sędziego, który będzie rozsądzał konflikty pomiędzy nami, a że on jest osobą trzecią, więc nikt nie będzie miał do niego pretensji, to znaczy nie będzie podejmował tych decyzji we własnym interesie, tylko właśnie w interesie prawa. No i z drugiej strony właśnie powołanie czegoś takiego, co później Robert Nozick nazwie agencją ochrony, to znaczy terytorialnym monopolem na ochronę tego życia i własności, na którą będą odprowadzane podatki. Z drugiej strony zasada check and balance, czyli taka w zasadzie konsekwencja koncepcji Locke'a, koncepcji Montesquieu'a, czyli trójpodziału władzy. A zatem w tej idealnej rzeczywistości liberalnej mamy do czynienia z rozproszeniem władzy pomiędzy trzy typy, te klasyczne, czyli władzę wykonawczą, władzę ustawodawczą i niezależną, niezawisłą władzę sądowniczą, która ma w zamierzeniu rozstrzygać konflikty. No i ze względu na to, że nie jest to jedno ciało, które ma pełnię władzy, możemy się spodziewać, że każdy z elementów będzie kontrolował i będzie równoważył dwa pozostałe. No i oczywiście trzeci element, czyli konstytucja, bardzo temat aktualny w związku z debatą, z debatami, które się toczą, zwłaszcza w internecie, na temat ostatnich działań rządu. Więc konstytucja ma być takim aktem prawnym, który będzie chronił obywateli przed zmiennością prawa i zmiennością woli suwerena. Czyli konstytucja ma być zestawem takich podstawowych praw, których nigdy nie można łamać, które przysługują każdemu, niezależnie od tego, jaki rząd będzie u władzy, będzie te prawa respektował. Więc czy to ma uzasadnienie? Generalnie ten pierwszy element, czyli objęcie, wyznaczenie rządowi jakiegoś wąskiego przedziału, w którym on może się poruszać, pewnego, tylko wyznaczenie mu funkcji, że będzie to ochrona życia i własności, no nie jest tak naprawdę wykonalne w rzeczywistości. To znaczy, jeżeli przyznajemy jakiejś grupie osób uprawnienia, to ta grupa osób nie będzie dążyła do tego, żeby te uprawnienia sobie limitować, żeby sobie ograniczać te uprawnienia w stosunku do innych ludzi, ale raczej odwrotnie, to znaczy będą tendencje do tego, żeby instytucja państwa, której przyznaliśmy prawo do decydowania o tym, co jest konieczne dla ochrony życia i własności, będzie wyszukiwała coraz to nowe problemy, coraz to nowe obszary, gdzie można tę własność, to życie chronić, prawda? Czyli oprócz tego, że będziemy wymierzać sprawiedliwość osobom, które kradną, które zabijają, będziemy wprowadzać środki prewencyjne na rzecz tego, żeby te kradzieże i zabójstwa się nie zdarzały i będziemy ingerować również w inne obszary, takie jak na przykład, nie wiem, wolność słowa, która w obecnej definicji po przekształceniach liberalizmu właściwie może być chroniona na różne sposoby. Walka z mową nienawiści na przykład, tak, to jest, wpisuje się doskonale w logikę liberalnej ochrony wolności. Wszystko zależy od tego, jaką koncepcję wolności mamy i jakie środki uznamy za konieczne do jej ochrony. Więc generalnie, tak jak Antony de
Nigdy nie wiem, jak się wymawia jego nazwisko, szczerze, bo, ponieważ on jest pochodzenia Węgrem. W każdym razie ten cytat jest kluczowy. Tak? Konstytucja, rząd ograniczony, kiedy on pisze o koncepcji rządu ograniczonego, konstytucja jest jak pas cnoty, do którego pani posiada klucz. Jeżeli ktoś z Państwa nie zna z historii koncepcji pasa cnoty, było to urządzenie używane przez rycerzy, kiedy wyjeżdżali, zakładali takie urządzenie swoim żonom i zabierali klucz po prostu po to, żeby nikt inny nie miał dostępu do ich dóbr. Więc jest to przyznanie, to znaczy oddanie tego klucza żonie nie ma kompletnie sensu, ponieważ cała koncepcja istnienia pasa cnoty traci wówczas uzasadnienie. Natomiast właśnie w jaki sposób to uzasadniano przed myślicielami libertariańskimi mówił o tym Karl Schmitt, później właśnie Hans Hermann Hoppe, Marie Rothbard. To znaczy tak, konstytucje i sądy są również instytucjami państwowymi. Nie możemy mówić o tym, że jakakolwiek instytucja finansowana z pieniędzy podatników, gdzie nad tymi pieniędzmi podatników ma władzę inna instytucja państwowa, możemy mówić o jakiejkolwiek niezawisłości, możemy mówić o jakiejkolwiek niezależności instytucji i ochronie wolności. To znaczy, jeżeli mamy takie powiązanie ze sobą instytucji, wówczas możemy się spodziewać, że będą one naginać prawo właśnie w celu tego, żeby to przyznać sobie największą liczbę posiadanych uprawnień. Jeszcze wracając właśnie do problemu konstytucji, do którego też zaraz wrócę. Mamy w tej chwili, jeżeli trójpodział władzy, tak? Mamy władzę wykonawczą, mamy władzę ustawodawczą i mamy władzę sądowniczą, której reprezentantem w tym modelu będzie Trybunał Konstytucyjny. Więc mamy teoretycznie rozdzielność. Praktycznie jest tak, że we władzy wykonawczej mamy prezydenta, który jest wybierany w wyborach powszechnych, ale mamy też premiera i rząd, którzy są wybierani, powoływani przez parlament. Więc rząd, który jest wyłaniany przez parlament, mamy tutaj zależność władzy wykonawczej od władzy ustawodawczej. Jeżeli władza ustawodawcza jest zdominowana przez jedną opcję polityczną, wówczas rozdzielność pomiędzy władzą wykonawczą a władzą ustawodawczą nie ma kompletnie żadnego sensu. Dodatkowo władza ustawodawcza ma prawo tworzyć prawo. W związku z tym, jeżeli władza ustawodawcza tworzy prawo, a na dodatek powołuje jeszcze członków sądu, który ma orzekać, czy to prawo jest zgodne z konstytucją, czy nie, to tak naprawdę mamy sytuację, która jest w takiej klasycznej koncepcji prawa niedopuszczalna. To znaczy państwo sądzi, państwowy sąd sądzi na podstawie prawa, które zostało stworzone przez inną instytucję państwową. W związku z tym nie jest to żadna ochrona, bo jeżeli mielibyśmy powołanych wszystkich, tego dotyczy w tym momencie spór, członków Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, aby odpowiadali oni i większości parlamentarnej, i władzy wykonawczej, to nie ma żadnej tak naprawdę siły, która zatrzymałaby zmiany, choćby one były rażąco sprzeczne z konstytucją. Co jest odnośnie właśnie władzy konstytucji? Konstytucja w XIX wieku zaczęła stanowić taki, można powiedzieć, bożek liberalnych myślicieli i w zasadzie liberalnej inteligencji mieszczańskiej, ponieważ wszyscy widzieli w konstytucji jakiś właśnie gwarant praw podstawowych, które nie mogą być naruszane przez demokratycznie
demokratyczną większość, która oczywiście jest zmienna. Co bardziej istotne w tym momencie jest to, że powoływanie się na rządy prawa było również wybiegiem retorycznym mającym uzasadnić istnienie klasy rządzącej i klasy podległej, prawda? To znaczy, jeżeli rządzi prawo, to nie rządzi tak naprawdę nikt. Nie rządzi człowiek. Nie możemy mówić o tym, że jedni ludzie, to znaczy obywatele, są zniewoleni przez rząd, ponieważ rząd wykonuje tylko nakazy konstytucji, a konstytucja jest taką mocą opatrznościową, której wyroki są racjonalne, i nie mogą szkodzić obywatelowi, no bo przecież mamy wpisane w tej konstytucji prawa podstawowe. Więc to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest właśnie twierdzenie o tym, że konstytucja jest nienaruszalna. Tak jak powiedziałem wcześniej, w momencie, kiedy mamy do czynienia z takim podziałem władzy, jaki obecnie na przykład funkcjonuje w Polsce, to nienaruszalność konstytucji jest tylko i wyłącznie teoretyczna. To znaczy, konstytucja nie istnieje bez woli suwerena. W zależności od tego, kto jest w danym państwie suwerenem, musimy się odwołać do jego istnienia, zanim będziemy mówili o konstytucji. Suwerenem w Polsce, według konstytucji z 1997 roku, jest naród polski. Ale co to znaczy? Czy naród polski ma władzę, czy naród polski może przeforsować jakąkolwiek swoją wolę właśnie w momentach kryzysowych? No, teoretycznie może wyjść na ulicę, prawda? Praktycznie rzecz biorąc, suwerenność narodu polskiego polega na tym, że wybiera on swoich przedstawicieli. Przepraszam bardzo. Żadnej gospodarki w gardle, przepraszam. Później. Nie będę podpijał publiczności, nie do przesady. Naród polski wybiera swoich przedstawicieli, którzy otrzymują od niego przywileje funkcyjne umożliwiające forsowanie woli tegoż narodu. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli nie mamy kontroli tego narodu nad władzą, to suwerenem jest ten, kto podejmuje decyzję. Czyli w tym przypadku, jeżeli mielibyśmy celować tutaj w znalezienie suwerena w Polsce, suwerenem w Polsce jest Jarosław Kaczyński, który ma faktyczną możliwość podejmowania decyzji i ma możliwość forsowania tych decyzji do momentu, oczywiście, kiedy na przykład właśnie nie stanie się coś nieoczekiwanego, na przykład nie straci poparcia społecznego i naród polski nie wyjdzie na ulicę, protestując czy nie odmówi na przykład posłuszeństwa w toku właśnie demonstracji, czy też odmowy płacenia podatków itd., itd. Natomiast to właśnie to wskazanie suwerena jest konieczne do tego, żebyśmy mówili o tym, czy konstytucja jest istotna dla nas, czy nie jest istotna. No i w przypadku, kiedy wola suwerena się zmienia, to tak naprawdę konstytucja nie ma żadnej mocy do tego, żeby się tym zmianom przeciwstawić. Jeżeli obywatele podejmą decyzję o tym, żeby zmienić konstytucję, to ją zmienią. A jeżeli wybiorą następny parlament, następny skład parlamentu taki, żeby było możliwe, legalne, według starej konstytucji, zmiana konstytucji, dziękuję Ci, żeby według starej konstytucji zmiana została wykonana legalnie, to zrobi i nic tak naprawdę go przed tym nie uchroni. Ja się rozproszyłem tą wodą. Miałem coś powiedzieć na następnego slajdu. Więc to jest jedna sprawa, że jest możliwość zmiany konstytucji, jeżeli tylko zmieni się wola suwerena. Ale co najważniejsze,
bo cały czas mówi o zmianie konstytucji według procedur zapisanych w starej konstytucji. Otóż teoretyk, najwybitniejszy teoretyk prawa XX wieku, Carl Schmitt, który w swojej nauce o konstytucji pisał coś takiego. Jeżeli wola suwerena będzie taka, to znaczy przyjmujemy tutaj, żeby Państwu zobrazować, że Jarosław Kaczyński jest suwerenem u nas w Polsce. Jeżeli wola suwerena zmieni się w ten sposób, że będzie on w stanie zmienić konstytucję i przeforsować za wszelką cenę te zmiany konstytucyjne, to nie będziemy mogli mówić o tym, że zmiany zostały wprowadzone nielegalnie. Dlaczego? Dlatego, że konstytucja to jest ustrój państwa. W momencie powołania nowej konstytucji następuje zmiana ustroju państwa. Zostaje powołana nowa organizacja państwa, więc to, co było zapisane w starej konstytucji, nie ma kompletnie żadnego znaczenia i nie możemy mówić o tym, że zmiany zostały przeprowadzone w sposób niekonstytucyjny. Czyli jeżeli obecny rząd wprowadzi na przykład siłą nową konstytucję, wyprowadzając, powiedzmy, wojsko. Oczywiście ja nie przyjmuję, że to jest scenariusz realny, bo to jest tak naprawdę, bo te wszystkie zarzuty o to, że został przeprowadzony zamach stanu, czy zostanie przeprowadzony zamach stanu przez PiS, to jest tak naprawdę idiotyzm, nie mający żadnego poparcia w rzeczywistości. Ale załóżmy, że tak jest. Wyprowadza wojsko na ulicę, wprowadza nową konstytucję, wprowadza zupełnie nowy ustrój państwa bez referendum konstytucyjnego, bez większości kwalifikowanej, to nie możemy mówić, że ale zaraz. Przecież to są zmiany wprowadzone niekonstytucyjnie. Stara konstytucja jest dalej ważna i musimy podać te zmiany do Trybunału Konstytucyjnego. Stara konstytucja w momencie wprowadzenia nowej, czyli w momencie wprowadzenia nowego aktu ustrojodawczego nie ma żadnego znaczenia tego aktu. Więc to, jeżeli chodzi o ochronę przed właśnie samowolą państwa za pomocą tych najważniejszych instytucji liberalnych. Na sam koniec jeszcze kwestia kultury. To znaczy tego właśnie problemu, z którym się boryka demokracja liberalna przez abstrakcyjność fundamentów filozofii. Mianowicie, tak jak powiedziałem, umowa społeczna, powołanie rządu, geneza rządu w filozofii liberalnej jest opisana w sposób zupełnie abstrakcyjny od realnej natury człowieka. Wiem, że pewnie są tutaj nominaliści, którzy mówią, ale co to znaczy natura człowieka? Tak? Gdzie możemy mówić o naturze człowieka? Żeby ominąć tutaj dyskusję, powiem, że chodzi mi tu przede wszystkim o naturę taką fizyczną, biologiczną. Naturę człowieka jako zwierzęcia społecznego, to znaczy jako naturę osobnika, który nie jest w stanie rozwijać się poza społeczeństwem. Jeżeli fundamentem naszej filozofii państwa, fundament naszej filozofii państwa abstrahuje zupełnie od tego, jacy jesteśmy, to tak naprawdę jego przyszłość jest bardzo, bardzo wątpliwa. Dlaczego? John Gray, myśliciel, który zasłynął jako popularyzator liberalizmu, dwie ważne książki, Liberalizm i O rządzie ograniczonym właśnie, napisane w momencie, kiedy Gray był zapalonym thatcherystą, popierał rząd Thatcher. W latach późniejszych, już w latach po 2000 roku, zasłynął właśnie jako jeden z najbardziej zagorzałych krytyków liberalizmu i filozofii liberalnej. Jedna jego obserwacja jest bardzo celna. To znaczy, Gray mówi coś takiego. Liberalizm jest świecką wersją chrześcijaństwa, świecką wersją religii chrześcijańskiej, tylko na zasadzie herezji, ponieważ zawiera apokatastazję. Apokatastazja to jest koncepcja religijna chrześcijańska, która mówi, że
na końcu czasów wszystko wróci do Boga. To znaczy nie będzie, nie będzie potępionych, nie będzie piekła, tylko wszyscy, nie będzie grzechu, nie będzie sądu ostatecznego, tylko wszystko naturalnym biegiem wróci do Boga po końcu świata. Liberalizm jest świecką właśnie koncepcją apokatastazy. Po pierwsze, liberalizm, i tutaj dla niektórych z Państwa, którzy są z teorii, z historią myśli politycznej, czy z historią filozofii obeznani, liberalizm generalnie bez chrześcijaństwa nie mógłby istnieć. Ta koncepcja praw naturalnych, Locke'a, została tak naprawdę wzięta ze świętego, miała swój początek u świętego Tomasza z Akwinu i później u późnych scholastyków, którzy od Tomasza czerpali. Natomiast liberalizm zupełnie abstrahuje jakby właśnie od istnienia Boga, tworzy religię uprawnień naturalnych i wprowadza taki optymizm antropologiczny, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy z natury dobrzy i tak naprawdę przy końcu czasów, przy końcu rozwoju społeczeństwo dobrnie do takiego etapu współżycia pokojowego, idealnej organizacji społecznej. Więc liberalizm jako ta chrześcijańska, jako ta świecka religia chrześcijańska jest ze swojej istoty uniwersalistyczny. To znaczy twierdzi, że model, który on proponuje, jest uniwersalny i może być zaaplikowany do każdej, w każdym miejscu na świecie, do każdej tak naprawdę kultury, do każdego typu organizacji społecznej. Więc traktuje nas z jednej strony jako równych, ale z drugiej strony jako identycznych. To znaczy nie ma znaczenia dla teorii liberalnej, czy mówimy tutaj o ustroju rodowym, czy mówimy o ustroju plemiennym, czy które wykształciły się ewolucyjnie. Ale wszędzie, tak naprawdę, jeżeli powołamy liberalne instytucje, to będą one funkcjonowały. Problem jest taki, że jest to nieprawda. To znaczy, liberalizm wprowadzany tam, chodzi mi tutaj o koncepcję rządu ograniczonego, chodzi mi o inne instytucje liberalne, był często wprowadzany na siłę na przykład w krajach będących koloniami państw Zachodu. Tak naprawdę ulegał deformacjom i drogami legalnymi lub nielegalnymi wracał do stanu przedliberalnego, to znaczy do tego, do powiązań, do pewnych relacji, pewnych zależności między klasami, między kastami, między plemionami. Najlepszym przykładem są Indie, tak, w których zniesiono ustrój kastowy, ponieważ ustrój kastowy nie może istnieć w ustroju liberalnym, aczkolwiek oczywiście mimo to nie stało się nagle powszechne małżeństwa międzyklasowe, prawda, mieszanie się ze sobą tych przedstawicieli różnych kast i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście liberalizm zrobił tyle, że kasty niższe dzięki właśnie uzyskaniu pewnych praw doszły do bogactwa i zrobiły karierę w biznesie, bo jeżeli obserwujemy Hindusów, którzy są biznesmenami, którzy są właścicielami na przykład hut wykupowanych też w Polsce, to są to przedstawiciele kast niższych. Natomiast tak naprawdę ustrój kastowy do dzisiaj się tam utrzymał, podobnie jak na przykład niższa pozycja kobiet. Mimo tego, że został tam wprowadzony ustrój zachodni. Więc to jest jedna sprawa, która jest problematyczna dla liberalnej teorii społecznej. No i druga sprawa, no to jest właśnie liberalizm nie ma narzędzi do tego, żeby bronić siebie samego przed właśnie napływami
kultur, które nie zaakceptowały liberalizmu i są w zasadzie otwarcie głoszą jego wrogość wobec jego zasad. To znaczy, mam tutaj na myśli właśnie kryzys imigrancki, ale nie tylko ostatnie wydarzenia, tylko tak naprawdę problem asymilacji uchodźców z Bliskiego Wschodu czy z Trzeciego Świata do krajów europejskich. Koncepcja liberalna widzi to w ten sposób. Jeżeli oni przyjadą, to jeżeli spotkają się z otwartością, jeżeli przyjmiemy ich pokojowo, to jesteśmy w stanie nauczyć ich wartości europejskich, jesteśmy w stanie przekonać ich do tego, żeby wyznawali te wartości europejskie, które my hołdujemy, i w ten sposób ten rozwój historyczny, ten postęp, progres będzie postępował do przodu. Tak naprawdę znowu są to pobożne życzenia, które w żaden sposób nie mają poparcia w rzeczywistości. Tak naprawdę, mimo że Montesquieu, liberał, pisał coś takiego, że aby rząd utrzymał się, to znaczy rząd w sensie ustroju w tym momencie, żeby ustrój utrzymał się, potrzebuje pewnej wspólnoty wartości, potrzebuje tego, żeby te wartości były wpajane w procesie wychowania, ponieważ sam on na podstawie instytucji nie obroni się. To liberałowie w zupełny sposób abstrahują od tego, od problemu właśnie wspólnoty wartości, głosząc na podstawie egalitaryzmu tolerancję w zasadzie dla wszystkich sposobów życia i wszystkich modeli kulturowych. Tak naprawdę, jeżeli mieliśmy w historii przykłady rządów, które najbardziej przypominały rząd ograniczony, państwo minimum, które jest, znaczy państwo minimum, to znaczy takie państwo, które nie ma zbyt wielu kompetencji, gdzie obywatele bronią właśnie w akcie obywatelskiego nieposłuszeństwa swojej wolności przed rządem, to są to kraje, w których wcześniej kultura wykształcona ewolucyjnie nauczyła ich pewnych wartości, którym oni wszyscy hołdują, których oni są nauczeni tak naprawdę przez całe swoje życie, które są przez nich przyjęte, zaakceptowane w procesie wychowania. Liberalizm ten problem ignoruje. I właśnie ze względu na to skazany jest tak naprawdę na destrukcję. Nie przedłużyłem. Dziękuję i proszę o pytania, jeżeli są, jeżeli nie, no to dziękuję tylko. Co za myśl? Europa 10 tysięcy, nikt też dalej nie poczuł. Ale mówię serio, dlatego że jeżeli mówimy o jakimkolwiek modelu ustrojowym, jeżeli w ogóle chcemy formować koncepcję ustroju, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, że od samych początków myślenia o polityce, czyli od Platona i Arystotelesa, rozważane były przypadki państw, ale państwo, na przykład u Platona, liczy 5 tysięcy osób. U Arystotelesa, Arystoteles nie podaje liczby dokładnej, ale mówi, że państwo powinno być na tyle małe, żeby wszyscy się znali. Czyli miasto powiatowe. Miasto powiatowe, gdzie w zasadzie wszyscy mamy jakąś tam wiedzę o sobie nawzajem, gdzie możemy się wzajemnie kontrolować i gdzie właściwie wszyscy znamy jakieś potrzeby, gdzie możemy scharakteryzować wspólne cele. No to jeżeli coś takiego, jeżeli będziemy się opierać na tym, że jeżeli mówimy o państwie, to mówimy o takiej małej społeczności, to w zasadzie każda tak naprawdę teoria może być również liberalna, może się utrzymać. Natomiast co zamiast w takiej przestrzeni obecnej, geopolitycznej, gdzie mamy duże państwa narodowe, no nic, no, będzie w tej chwili, ja nie za bardzo szanuję politologię jako naukę
pewnie o tych politologów, którzy starają się tworzyć jakieś, jakieś prognozy dotyczące tego, jak będzie wyglądał świat za parę lat, świat polityczny, ale, ale trzeba powiedzieć, że taka tendencja obecnie jest do tego, żeby państwa dążyły teraz właśnie do takiego modelu antyliberalnego, gdzie będą te instytucje powoli wycofywane na rzecz czy do socjalistycznych, czy do stricte nacjonalistycznych. No i na końcu no, myślę, że Armagedon. Więc jeżeli coś ma się stać, to dopiero po Armagedonie. Dobra, ja mam właśnie jedno pytanie, jedną uwagę i jedną sprawę do dyskusji. Zacznę od uwagi, ale to jest trochę tak, że ta klasyczna koncepcja też nie wyrabia przy tej interpretacji Arystotelesa, jaka tutaj została przedstawiona, bo te społeczności nie będą samowystarczalne, jeżeli one mają liczyć tyle, ile miasto powodowe. Więc jednak będzie tak, że będą poziomy wyżej. Oczywiście poziom wiążący będzie ten taki suwerenny, będzie stosunkowo nisko po prostu, natomiast ciężko wówczas byłoby nawet przystosować wiele punktów tej klasycznej koncepcji. Natomiast to, co chciałem się spytać, to co innego, bo to nie jest trochę tak, że atakowanie liberalizmu za bycie świecką wersją chrześcijaństwa jest tyleż chwytem zgranym już w literaturze, co jednak nie trafiające, no bo pierwszy spytany liberał, jaki obecnie powie, nawet z Mrozem na czele, powie, przecież ja nie twierdzę, że to rozwiąże problemy, to ma być tylko jakaś pewna norma i tak ideału nie będzie, wiadomo, wszyscy jesteśmy ułomni. To nie jest już jakiś oświeceniowy, nie wiem, Condorcet, który widział tylko postęp, droga do przodu. Więc oni też będą się przynajmniej do pewnego stopnia bronić przed tym zarzutem. I jak wtedy, znaczy, czy to na pewno jest aż taki dobry zarzut? No, czy oni się będą bronić? No, tak naprawdę, czy jeżeli oni zaprzeczą, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Jeżeli sobie zostawimy to, co oni piszą i to, co faktycznie mówią, jakie są konsekwencje tego, co oni mówią, właśnie takie przyszłościowe, tak? Bo ja nie wiem, czy to jest chwyt zgrany literatury. Zazwyczaj właśnie większość tej literatury jest tworzona właśnie przez liberałów, którzy tak naprawdę raczej w zupełnie inny sposób do tego podchodzą. W konserwatywnej tak, no, znaczy jeżeli mówimy o tym, co jest wpływowe dzisiaj, to bardziej wpływowe jest raczej koncepcja przeciwna. W zasadzie tak naprawdę, jeżeli oceniamy jakąkolwiek historię, jakąkolwiek teorię społeczną, to idziemy do fundamentów, tak? Idziemy do fundamentów po to, żeby ocenić, jakie może ona mieć konsekwencje. Takim grzechem pierworodnym liberalizmu jest optymizm antropologiczny. Tak? To znaczy stwierdzenie, że ludzie są może grzeszni, może są właśnie tym pokrzywionym drzewem kantowskim, ale tak naprawdę wszyscy dążymy do tego samego celu i jeżeli tylko zastosujemy odpowiednie narzędzia, to spotkamy się gdzieś właśnie w tym procesie apokatastazy. W sensie ustrój liberalny nie jest doskonały, ale tak naprawdę przynosi więcej pożytku, ponieważ kształtuje nas właśnie na podobieństwo właśnie tego modelu optymizmu antropologicznego i na końcu okaże się, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy dobrzy i po odpowiednim procesie przekształceń spotkamy się w społeczeństwie idealnym. I takie są konsekwencje. Oczywiście tutaj można bronić antropologicznego optymizmu, jeżeli mówimy tutaj o wolności, tak? To znaczy, bo optymizm antropologiczny był kluczowy dla liberałów do tego, żeby bronić wolności, ponieważ wszyscy jesteśmy zasadniczo chcemy dobrze, a ci, którzy chcą źle, no to będą się
przed nimi będzie się samo społeczeństwo bronić właśnie na przykład posiadając broń, czy odgradzając swoją własność itd. itd. No, pesymiści antropologiczni oczywiście popadają w sprzeczność, kiedy mówią, że ludzie są z natury źli i trzeba, trzeba powołać państwo, które będzie czuwało nad ruchami tych złych ludzi. No, tak, to jest sprzeczność, no bo jak zadecydujemy, którzy ludzie nie są źli, którzy ludzie będą mogli, prawda, kontrolować to społeczeństwo. Natomiast to jest tylko jedna, że tak powiem, przewaga antropologicznego optymizmu. Koncepcją naiwną, która prowadzi do takich, a nie innych konsekwencji. Gray to dobrze opisuje. Tak, że właściwie wszyscy liberałowie współcześnie są dziedzicami Mila. Może już nie Condorcet'a, bo Condorcet jest taki skrajnym przykładem, ale Mila na pewno. I Rawls tak samo. Mówił Pan też, tutaj odwołując się do naszej współczesnej, można powiedzieć, sceny politycznej. Więc ja spytam, jakie partie polityczne w Polsce najbardziej nawiązują do tego państwa minimalnego, o którym tutaj mówiliśmy i w jakich najczęściej postulatach się to objawia? To znaczy tak, trudno jest mi powiedzieć, ponieważ nie widzę poważnej partii, która reprezentuje taki ideał. Jest ich kilka, wszystkie stworzone przez jedną osobę. I żadna z nich nie jest poważna. Chodzi mi tutaj o powagę w tym sensie, że nie ma żadnego oddziaływania politycznego albo jakichkolwiek szans na to, żeby oddziaływać politycznie. No chodzi mi tutaj oczywiście o Janusza Korwina-Mikke, który tak naprawdę przyprawił gębę trochę liberalizmowi w ogóle, jeżeli chodzi o liberalizm ekonomiczny, to co nazywamy liberalizmem ekonomicznym, bo ogólnie rzecz biorąc tak, bo to powinno się znaleźć na początku. Kiedy mówimy o liberalizmie, nie mieszajmy dwóch rzeczy, to znaczy ekonomii, właśnie, która mówi o tym, że na przykład rząd nie powinien robić tego i tego i tego, albo już żeby się trzymać tak ściśle, ekonomia jako nauki wolnej od wartościowania. Teorii ekonomicznej, która mówi, że jeżeli rząd zrobi to, to będą takie, a takie skutki. Czyli mówię tutaj o Misesie, mówię tutaj o Hayeku, mówię tutaj o innych ekonomistach, na przykład ze szkoły austriackiej. Nie mieszajmy tego z liberalizmem. Liberalizm to jest teoria polityczna, to jest teoria oparta na pewnych fundamentach etycznych, bardzo konkretnych. Więc tego nie dotyczy to, co powiedziałem. Natomiast Janusz Korwin-Mikke przyprawił i właśnie ekonomii wolnorynkowej, i liberalizmowi gębę przez to, że spopularyzował różne hasła, które są przez ludzi powtarzane w zasadzie tak do... Nie chcę powiedzieć tego, co miałem powiedzieć. Są powtarzane do... Znudzenia. Do znudzenia. O właśnie, to jest słowo, którego szukałem. Są powtarzane do znudzenia przez to właśnie są upraszczane, więc tak naprawdę Janusz Korwin-Mikke jest sam sobie winien. A poza tymi partiami jego, to tak naprawdę nie ma partii, która się odwołuje jakoś do tego dziedzictwa tak wprost. To może jeszcze takie pytanie z drugiej strony, czy są jakieś zagrożenia płynące z założenia państwa? No, zagrożenia, tak jak powiedziałem, jest bardzo... Bardzo proste zagrożenie płynące właśnie z tego, że suwerenem teoretycznie przynajmniej jest demokratyczne społeczeństwo, które w obliczu zagrożenia, jeżeli tylko czuje się zagrożone, zacznie wybierać i będzie miało do tego prawo partie, które obiecają mu więcej bezpieczeństwa, które obiecają mu więcej na przykład
takiej materialnej pomocy, prawda? Więc tak jak powiedziałem, już mieliśmy pierwsze ruchy, to znaczy w Grecji mieliśmy partię, która wygrała, ponieważ głosiła bezpieczeństwo socjalne i to bardzo radykalne. We Francji mieliśmy zwycięstwo radykalnego socjalisty, którego jednym z postulatów był właśnie podatek dochodowy na poziomie 5% albo 70, już nie pamiętam. 75, tak? I mieliśmy serię właśnie wyborów, może nie partii nacjonalistycznych, bo zarówno Fidesz węgierski, jak i PiS nie są partiami nacjonalistycznymi w sensu stricto, ale są partiami propaństwowymi, które bardzo mocno tak utożsamiają się właśnie z silnym państwem, które ma wprowadzić porządek. Tak? I tak naprawdę tutaj widzę gdzieś jakąś tendencję, która może się dopiero w jakiejś przyszłości przerodzić. Tak? Jeżeli tylko społeczeństwo poczuje się zagrożone, to będzie głosowało na tych, którzy obiecają mu, że będzie bezpieczne. Więc to jest to zagrożenie. Bo tam jeszcze był jeszcze z tamtej strony. Pan powiedział, że jedyne kraje, które mogą być w jakikolwiek sposób liberalne, to te, które wytworzyły to na przestrzeni jakiegoś rozwoju. Tak. Czy były jakiekolwiek kraje w historii, które do jakiegokolwiek momentu udało im się wytworzyć to? Nie mówię, że do końca, tylko w jakiejś części na przykład zostało to przerwane w wyniku jakichś wydarzeń i tak dalej. No, ja tutaj mówiąc o tych społeczeństwach, gdzie to zaistniało, miałem na myśli społeczeństwa anglosaskie. To znaczy zarówno Wielka Brytania, czy Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone odbiegają zwłaszcza teraz od modelu państwa minimalnego, ale w historii one się najbardziej jakby zbliżały do tego, ponieważ bardzo ciekawie o tym pisał Adam Krzyżanowski. W tych państwach społeczeństwo jest nauczone i społeczeństwo samo uczy się samodzielności. To znaczy, ono nie potrzebuje dużych jakichś narracji, takich, że naród, tutaj pójdziemy razem przelać krew i tak dalej, tylko ono potrzebuje takiego praktycznego. To są narody bardzo, bardzo praktyczne, które szanują swoją pracę, które szanują swoją własność i tak naprawdę to było na przestrzeni wieków wykształcone. Tak, Stany Zjednoczone powstały właściwie jako kraj osób, które były prześladowane przez rząd, tak? To znaczy, mimo że to były społeczeństwa purytańskie, to znaczy, jak to fajnie też Tocqueville opisuje, które po przepłynięciu oceanu założyły tam społeczeństwa czy społeczności rządzone bardzo, że tak powiem, no, totalitarnie, tak? To znaczy, były wewnątrz tej społeczności prawa dotyczące tego, czy można uprawiać seks, czy nie można uprawiać seksu, prawa przestrzegające postu na przykład i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mimo wszystko, dzięki temu, że te państwa powstały jako na takim fundamencie ufności we własne siły i w opozycji do rządu, no to one się najbardziej zbliżały do tego modelu minimalnego. Z drugiej strony, no to państwa tej starej Europy, które w wyniku różnych przemian, na przykład konkurencji pomiędzy władcami albo konkurencji pomiędzy cesarstwem a papiestwem, wykształciły taką, a nie inną kulturę polityczną, tak, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie, albo w wyniku na przykład wojny o niepodległość, tak jak Szwajcarzy. Tak? Szwajcarzy też są bardzo takim narodem samodzielnym, który z nieufnością patrzy w stronę instytucji państwa. Tak? Jest bardzo ufny w to, ludzie są ufni w to, co robią, nie potrzebują też na przykład. W Szwajcarii nie będzie tak naprawdę, nie zdobędzie popularności nacjonalizm, który będzie mówił, my Szwajcarzy w opozycji do innych, tak, pójdziemy i zdobędziemy Niemcy. Nie będzie czegoś takiego. Więc to są te przykłady, które jakby najbardziej się zbliżały. A takie 17-18-wieczne Holandia, 17-18-wieczna? 17-18-wieczna Holandia.
szukam teraz w pamięci, bo szczerze powiedziawszy... Tak typowo kupiecka, mocno kolonialna, ale z takim no, dozwoleniem... Nie pamiętam, powiem, nie jestem specjalistą od tego regionu geograficznego, bo też jakby nie jest to moja specjalizacja. Natomiast myślę, że wszystkie w ogóle, wszystkie państwa miasta, tak, które były skupione na handlu, te wokół basenu Morza Śródziemnego, jak i na północy, prawda, one też zasadniczo powstały w bardzo wolnościowy sposób i one też wydzierały od władców poszczególne przywileje. Więc tutaj też, aczkolwiek ja mówię, że nie chcę tutaj wyrokować ze względu na to, że to trzeba by było właśnie prześledzić dłuższy czas, tak? Jak ta kultura właśnie, jak ta kultura się tam zagnieździła i jak ona tam działała. Ja miałem takie, nie wiem, czy nieco inne pytanie, bo okej, kilka takich kluczowych punktów wyciągnąłem. Powiedzmy ten kulturowy aspekt i tutaj kolega jakby przekonuje mnie, że nie wiem, ten dzisiejszy utopijny aspekt chyba już trochę zniknął, nie jest taki aktualny, bo na przykład ja też nie odczułem, właśnie też mnie trochę zaskoczyło to wyciągnięcie, że koniec końców wszyscy będziemy razem, wrócimy do Boga. Wydawało mi się, że też jest jakiś rodzaj sądu ostatecznego, niektórym się uda, niektórym nie. Nie wiem, więc jakby mi się wydaje, że są jakieś aspekty, które tę krytykę w pewien sposób jakoś bronią, ale jakbyś teraz z drugiej strony się postawić, musiał obronić ten pewien aspekt, na przykład kulturowy, czy tego, że władcy zawsze dążą do zwiększenia swoich przywilejów. Czego byś szukał? Nie mówię, że ma się udać, ale na przykład chociażby w kulturowym aspekcie, że jednak pewne nacje, pewne może nie nacje, ale regiony wytwarzają takie kulturowe, sprzyjające warunki. Jak byś starał się bronić tego liberalizmu, mimo że teraz go krytykujesz? Tak? Takie odwrócenie, ciekawość. Jakbym starał się, no, powiem w ten sposób. Nie wiem, czy bym się starał bronić liberalizmu. Albo naprawić. Słucham? Albo naprawić. Naprawić z... Powiem w ten sposób. Trzeba zacząć, jeżeli mówimy w ogóle o jakichkolwiek teoriach politycznych, teoriach dotyczących organizacji społecznej, od rzeczywistości. Liberalizm nie wychodzi od rzeczywistości, bardziej od rzeczywistości wychodzi właśnie tutaj ten wspomniany arystotelizm, więc jeżeli mówimy o tym, jaki ustrój wprowadzić na danym terytorium, to możemy się odwołać tylko i wyłącznie do tego, właśnie do kultury, która na danym terytorium, która na danym terytorium panuje, do jakichś tam zwyczajów, prawda, do zależności takich prywatnych, społecznych, wewnątrzspołecznych i dopiero wówczas konstruować. Nie mówię i w ogóle się wystrzegam tego, żeby mówić o jakimś ustroju idealnym, czy o modelu ustrojowym, który będzie aplikowalny do wszystkich bez wyjątku. Tak? Absolutnie nie chcę o tym w ten sposób mówić, no bo właśnie to jest błąd liberalizmu. Tak? To znaczy, to jest błąd liberalizmu, to jest wcześniej błąd Platona, to jest błąd później demokratów właśnie spod znaku Rousseau i też umowy społecznej, ale troszeczkę innej, że konstruują tak naprawdę właśnie utopijny, znaczy nie odnoszą się do żadnego miejsca. Oni się odnoszą właśnie do pewnej utopii stworzonej przez człowieka, przez intelekt ludzki i starają się udowodnić, że to będzie działać wszędzie. Ja twierdzę, że tak się nie da, że nie da się, można wskazać jakieś podstawowe rzeczy, ale to na tym koniec. Więc nie byłbym w stanie teraz zająć właśnie pozycji obrońcy liberalizmu, bo... Nie chciałem, żeby coś ciekawego być. A tak z ciekawości, bo padła też uwaga, że zewnętrzne zagrożenia liberalizmu, chociażby właśnie w kontekście całej sprawy imigrantów, ale to jednak chyba z całej prezentacji wynika bardziej, że liberalizm jest podatny na rozkład do wewnątrz. Znaczy, że problemem głównym, dlaczego może w ogóle zaistnieć taka sytuacja, jaki element obserwujemy dzisiaj, jest to, że rząd rozrasta się od minimalnego do maksymalnego i to, że stopniowo
nie ma żadnego zbornika, więc właściwie gdyby teoria była poprawna, czyli właściwie nie jest, znaczy nie widać, żeby ten czynnik zewnętrzny miał jakikolwiek poważny wpływ. Bo... Nie, ma poważny wpływ. Znaczy, jeżeli mówisz o czynniku zewnętrznym, tak, jako na przykład o napływie imigrantów, to jest czynnik zewnętrzny. Jest. Tak, to ma ogromny wpływ, bo liberalizm, i to też się tutaj znowu, co bardzo lubisz pewnie, jak się odwołuje do Karola Schmidta, bo, mówię coś takiego, jest różnica pomiędzy równością demokratyczną a równością liberalną. Mianowicie w demokracji, demokracja jest teorią, zwykłą teorią polityczną, która mówi, że pewna grupa osób jest sobie równa, czyli to jest ta izonomia, natomiast pozostała grupa ludzi nie jest równa, tak? Natomiast liberalizm mówi właśnie, nie stawia takich granic. W liberalizmie wszyscy są równi. Jeżeli za dobrą monetę przyjmujemy filozofię liberalną i właściwie wszystkie instytucje obecne, te demokratyczno-liberalne, europejskie, są o tym przeświadczone, to nie mamy możliwości oddzielenia obywateli państwa, danej społeczności politycznej, tej całości, od innych, tak? Więc jeżeli przyjeżdżają imigranci, to liberalizm nie ma prawa odmówić im tych samych praw do życia na danym terytorium, jakie przysługują obywatelom, załóżmy, rdzennym. Co to powoduje? To powoduje, że następują bardzo mocno obserwowane w tym momencie zmiany w strukturze społecznej. Tak? Tworzą się społeczności, na przykład muzułmańskie, zamknięte, które są całkowicie odizolowane od tego oficjalnego, na przykład, prawa publicznego. Tak? Żyją w zasadzie na zupełnie innych zasadach i liberalizm nie ma prawa odmówić im czegoś takiego, więc tutaj następuje takie rozsadzenie tkanki społecznej, jeżeli takie rzeczy się dzieją, tak? To znaczy mamy, no to obserwujemy to we Francji, obserwujemy to w Anglii, obserwujemy to w Szwecji, tak, że jest wielka trudność w zwalczaniu na przykład zagrożeń z tego. Nie, zgoda, bo chodziło mi o to, że historycznie model liberalny, znaczy tej, że tak powiem, ten, dominacja kulturowa liberalizmu parokrotnie się sprawdziła. Przykładem są imigranci do Stanów Zjednoczonych, początek XIX wieku. Co zasadniczo był duży rozwój. Imigranci imigranci do Stanów Zjednoczonych przyjechali i wymordowali tubylców. Nie, i zabrali im ziemię. Więc to nie jest chyba przykład. Nie, ja mówię o drugiej fali. Zakładając, że już było państwo, w XIX wieku byli imigranci włoscy, polscy, rosyjscy, o tym mówię. I ci już, oczywiście do tego, co już zostało stworzone uprzednio przez w tej postaci, oni się zaadaptowali. Tak. Natomiast, i druga rzecz jest taka, że zasadniczo duży ekstremizm bardzo rośnie w kolejnych pokoleniach imigrantów, niekoniecznie tak, w pierwszym, zwłaszcza jeśli to jest imigracja zarobkowa. Jest to prawda, natomiast właśnie to też dotyka bardzo mocno właśnie kwestii kulturowej. Zauważmy, że bo Stany Zjednoczone są dobrym przykładem, na którym można rozpatrywać różne rzeczy, ponieważ tam pewne rzeczy właśnie z ustroju liberalnego są bardzo mocno widoczne. Znaczy Stany Zjednoczone jako ten cały obszar to jest społeczeństwo wykorzenionych ludzi. Ludzi, którzy uciekli. Ludzi, którzy nie mają wykształconej, no to znaczy, którzy budowali wszystko od nowa i budowali również od nowa swoją tożsamość i ta tożsamość dopuszcza na przykład to, że ktoś jest Amerykaninem i Polakiem, Amerykaninem i Włochem, Amerykaninem i Żydem, Amerykaninem i Niemcem, tak? To oni zresztą, oni nie mówią, że są, nie deklarują się, tylko każdy z nich jest Irlandczykiem, Niemcem. Wszyscy są urodzeni w Stanach Zjednoczonych i mówią po angielsku jako pierwszym języku, ale przedstawiają się. Ja jestem Niemcem, ja jestem Polakiem, ja jestem Irlandczykiem i tak dalej, i tak dalej. Więc ta zbudowana od nowa tożsamość jest zupełnie inna i zupełnie nieporównywalna do tego, co mamy w Europie, prawda? Więc nie porównywałbym tutaj tych dwóch rzeczy.
Druga rzecz była o tym, że znaczy generalnie drugie, trzecie pokolenie dopiero. A, no tak. W Europie właśnie obserwujemy to w taki sposób, że to wykorzenienie tak, następuje w opozycji do stylu życia takiego i następuje radykalizacja, bo z jednej strony oni nie są akceptowani, mają te same prawa, ale tak naprawdę ich styl życia się różni i z jednej strony gardzą ludźmi, swoimi sąsiadami, stęsknią za ojczyzną, którą sobie idealizują i tak dalej. To jest trochę tak jak romantyzm polski, emigracja, tak, że radykalizujemy się, bo utraciliśmy coś, nie? No to w tym kontekście bym to rozważał. Natomiast to w żaden sposób nie przeczy temu, tak? To znaczy to tak naprawdę udowadnia, że liberalizm zawiódł, jeżeli chodzi o asymilację. Liberalizm zawiódł, jeżeli chodzi o możliwość pogodzenia ze sobą takich różnych kultur wewnątrz jednej wspólnoty. Tak jak tutaj jest to porównywanie do tego, co się dzieje w Europie i tutaj Ameryki, tych imigrantów europejskich, to jest takie trochę dziwne porównanie dla mnie, bo jednak tam przybywali imigranci z podobnego kręgu kulturowego, podobnego kręgu religijnego i nie było może takich podstaw do kłótni, do jakiejś nienawiści. Jednak oni tam przyjeżdżali, żeby szukać nowego życia, budować coś dla siebie, a tutaj przyjeżdżają na zasadzie, bo tak jak mi się tak wydaje, że w tych krajach muzułmańskich Europa jest pokazywana jako taki słaby, taki tort, którego nikt nie broni, można sobie trochę wyrwać z niego. I jest kompletnie inna kultura, kompletnie inna religia i do tego religia, która teraz jest jednak... Ci teologowie są bardzo wojowniczy i właśnie ta religia teraz bardzo się radykalizuje i tak najbardziej w kierunku wojny idzie. Więc takie porównywanie Ameryki z tej XIX-wiecznej, XX-wiecznej do Europy teraz to jest... Nie da się tego porównać. Znaczy, mi bardziej chodziło o to, że jednak ten model amerykański, wolność, równość, flaga amerykańska, jednak potrafił na ludziach, którzy przybyli, jednak jakiś bagaż kulturowy z sobą mieli, wycisnąć na tyle, że oni nie wywoływali powstań, nie wywołali rozruchów, zamachów. Oczywiście, nie była to też nie jest tak, nie chciałbym idealizować tak, że to się wszystko pięknie układało. Oczywiście oni trzymali się we własnych gronach jak najbardziej, ale ta współpraca, znaczy ta koegzystencja układała się zdecydowanie lepiej niż to, co możemy obserwować chociażby teraz, czy chociażby po drugiej stronie Atlantyku ogólnie. No ale to jednak też wynika z tej podobnej kultury i podobnej religii. Już nawet nie wchodząc w to wynika z tego, że tak jak mówiłem, oni wszyscy byli wykorzenieni, tak? Nie było. Oni wszyscy się czuli u siebie, bo wszyscy byli u swoich, w sensie wszyscy byli w tej samej sytuacji. Natomiast no, tutaj mamy troszeczkę inną sytuację. Ale tak jak mówię, no, w kontekście tego można by było tutaj o imigrantach mówić tak naprawdę dużo, tak, nieskończone. Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani, jak zawsze polecam jedną książkę Ostatnie Dni Europy Waltera Lackera, która jest najlepszą moim zdaniem pozycją na ten temat, która właśnie opisuje to, o czym Krzysztof wspomniał, to znaczy o tym, że to właśnie drugie i trzecie pokolenie się radykalizuje i dlaczego się radykalizuje. Więc to polecam, tę książkę polecam, natomiast w kontekście liberalizmu, tak jak powiedziałem, no, sam chyba się zgodzisz z tym, że to obrazuje właśnie bezbronność tego modelu wobec takich, a nie innych przemian. Tak? Znaczy, zgadzam się z tym, że im bardziej on się staje podatny na wpływy wewnętrzne, no bo też chociażby nie wiem, jakieś małe społeczności socjalistyczne, szczególnie to państwowe, które zaczynają działać wewnątrz, też rozsadzają ten model liberalny. Tak, to prawda. Im one coraz bardziej rozsadzają, tym bardziej te wpływy zewnętrzne mogą ingerować. Jeszcze zanim tutaj, bo wiem, że jest pytanie, natomiast tak zauważmy, że liberalizm obwarował nie tylko właśnie tymi konstytucjami, tylko tak naprawdę elementem, który w teorii już od Locke'a miał chronić
przed nadużyciami ze strony państwa, czy przed zmianami na gorsze, jest tak naprawdę wola demokratyczna. To, czy ludzie się zbuntują, czy się nie zbuntują. Bo jeżeli się nie zbuntują, to wszystko jest ok. Więc jeżeli dostatecznie dużo ludzi zacznie na przykład przybywać jako imigranci, wprowadzać antydemokratyczne, antyliberalne zwyczaje kulturowe na tym terytorium i otrzymają, bo mają takie same prawa cały czas jako obywatele, to właśnie minie troszeczkę czasu, tak, i oni nawet nie będą musieli żadnej przemocy stosować, tylko nawet stosując procedury liberalno-demokratyczne będą w stanie zmienić oblicze liberalno-demokratycznego państwa na swoją modłę, tak? Więc to nie jest, to jest jedna z kluczowych słabości. Tak? Znaczy jeszcze taka w sumie uwaga przyszła mi do głowy w kontekście tego twierdzenia, że liberalizm nie sprawdził się, znaczy, że liberalizm jakby nie chroni przed ekstremizmem, a wręcz przeciwnie. Znaczy ja sobie tak teraz w głowie porównuję właśnie tą sytuację, kiedy w Stanach jeszcze było to państwo naprawdę takie bardzo ograniczone i przybywało tam wielu imigrantów. To byli ludzie, którzy właściwie nie mogli liczyć na jakieś wsparcie specjalne ze strony państwa, żeby stać się nic takiego. No nie wydaje mi się, żeby tam było jakoś specjalnie dużo ekstremizmów, bo ci ludzie byli jakby znani na swoją pracę i na jej owoce, więc musieli zapierniczać przede wszystkim, żeby w ogóle przeżyć. A w tym momencie, jeśli chodzi o te wszystkie ruchy migracyjne, to głównie są to strumienie ludzi w kierunku na przykład Niemiec czy Francji, czy Szwecji, czy państw w sumie takich no, trochę socjalnych, które też no, wpłacają wiadomo duże zasiłki do tego typu świadczenia. I ci imigranci ciągną głównie tam, bo mają postawę roszczeniową, czyli nie są nastawieni na owoce swojej pracy i w ogóle na pracę, tylko na to, co dostaną od państwa. I wydaje mi się, że konsekwencja będzie, znaczy w ogóle finał takiej tendencji będzie taki, że jak oni już, załóżmy, że tam zaczną jakieś tam walki liczne, przemoc i tak dalej, żeby wszystkie, w ogóle wszystko, co można, żeby tylko zagarnąć, to już nie będzie czego zagarnąć za jakiś czas. I jeżeli oni się po prostu nie nauczą, jakby pracować i być zależni, znaczy jakby liczyć na siebie, no to zginą z głodu. No, ja to tak widzę. Ja to widzę trochę inny scenariusz w najbliższej przyszłości, ale tak, to prawda. Ale właśnie sama kwestia uprawnień socjalnych, tego modelu, bo ktoś może powiedzieć, ale zaraz, my przecież nie mamy państwa liberalnego, tak, bo mamy rozbudowany socjal, mamy rozbudowane świadczenia państwa na rzecz obywatela, mamy wysokie podatki i tak dalej. Więc o czym tutaj jest mowa? Tak naprawdę właśnie, jak wspomniałem na samym początku, to, że nie możemy odmówić nikomu pomocy socjalnej, to znaczy kto przyjedzie, ten dostanie po spełnieniu odpowiednich warunków, to też jest pokłosie liberalnej teorii sprawiedliwości. To jest egalitarne, tak. Proszę, ale że w tym momencie to już nie jest krytyka państwa minimum, tylko że jest krytyka demokracji liberalnej, która już ewoluowała tak daleko, że z tym dawnym liberalizmem nie ma tak, nic wspólnego. Ale... powiem w ten sposób, bo ja wiem, że Krzysztof zatytułował to ten zatytułował ten wykład, tak jakby zatytułował, natomiast chodziło, bo państwo minimum to jest jeden z elementów, tak, całej liberalnej teorii. Nie ma możliwości, bo ja nie również poza tą. Jasne, może istnieć, jasne, że może istnieć państwo ograniczone, które jest nieoparte na filozofii liberalnej. I w tym momencie ta krytyka już nie tyczy się w ogóle bo państwa minimum, ale ja absolutnie, tak. To jest krytyka właśnie tego, że tego państwo im nie broni. Tak. Więc... Bo przecież ja nie będę tutaj, nie było w ogóle takim moim zamierzeniem, żeby przyjść tutaj i powiedzieć, że państwo minimum jest złe, ponieważ państwo powinno być maksimum. No nie, bo to tylko w ten sposób można, tak, że państwo powinno się zajmować tym i tym, bo tak jest fajnie. Nie, to absolutnie nie o to chodziło. Chodziło tutaj o to, żeby wykazać punkty słabości tej filozofii, na której to państwo minimum, czy rząd ograniczony, są oparte. Koncepcja, która jest, więc
ta słabość właśnie doprowadziła do tego, o czym mówimy. No właśnie nie, mi się nie wydaje, że to jest no naprawdę. No tutaj też warto zauważyć, że tak naprawdę cała ta koncepcja państwa minimalnego też jest całkowicie ahistoryczna, bo de facto wszystkie państwa, które przejmowały tą liberalną koncepcję państwowości, nie tworzyły się jako państwa minimalne, tylko tworzyły się gdzieś tam na tym szerokim spektrum między państwem minimalnym a maksymalnym, mimo odwołania się do tego liberalnego sposobu myślenia. Jednocześnie wszystkie te państwa poruszały się w jednoznacznym kierunku ku maksymalizacji. I tutaj też warte zastanowienie jest, w nawiązaniu do tego, co Krzysztof powiedział, na ile ta maksymalizacja była wywołana presją zewnętrzną, na przykład tą omawianą przed chwilą kwestią imigrantów, a na ile była wymuszona wewnętrzną dynamiką tego systemu i właśnie tego, że suweren ma tendencję do zwiększania swoich kompetencji. No ja myślę, że właśnie druga sprawa, tak? To znaczy państwo, to znaczy trzeba się zgodzić, tak? Anarchokapitalistami, którzy mówią, że jeżeli damy jakąś władzę konkretną grupie ludzi, to ta władza będzie bardziej, to znaczy bardziej, będzie raczej się poszerzała, niż będzie się zwężała. Tak jak sam wiesz, bo to jest ta anegdota znana, obchodzimy 5. rocznicę wprowadzenia VAT-u na 3 lata, podwyższonego VAT-u na 3 lata. Tak? Czyli państwo jest anomalią, jeżeli państwo wycofuje się ze swoich uprawnień i jest naturalnym procesem, jeżeli ono... Czyli taką anomalią była na przykład Rzeczpospolita pierwsza, bo... Ale co z Rzeczpospolitą pierwszą? No, rezygnacja z pobierania podatków, rezygnacja z uprawnień królewskich... Właśnie, to jest przewaga, bo właśnie do tego zmierzam, tak? Generalnie. Każde państwo, każda władza ma tendencję do rozrostu, a możliwości kontroli istnieją tylko tam, gdzie są małe, zorganizowane, organiczne grupy. To znaczy wolności w pierwszej Rzeczypospolitej i też dużo, dużo wcześniej, tak samo jak wolności w Wielkiej Brytanii na przykład, to były negocjacje, to były umowy pomiędzy jedną stroną, bo mówi się na przykład o Habeas Corpus Act jako o takim zalążku brytyjskiej konstytucji, która mówi o tym, że każdy człowiek ma prawo do czegoś. Człowiekiem w tej Habeas Corpus jest szlachcic. Więc to jest człowiek, któremu przysługują prawa. I Habeas Corpus powstał na wskutek po prostu negocjacji szlachty z królem Janem bez ziemi. I tak samo wszystkie przywileje, zwolnienia z podatków i tak dalej, to były prywatne umowy pomiędzy jakąś zorganizowaną grupą a władcą, czyli suwerenem. I tylko i wyłącznie w momencie, kiedy możemy właśnie odwołać się do jakiejś grupy, do czegoś pośredniego pomiędzy jednostką a państwem, które może mieć jakiś realny wpływ, jako jakaś wspólnota gminna, jakaś wspólnota zawodowa i tak dalej, która może mieć siłę negocjacyjną, no to dopiero wówczas te wolności mogą być chronione. Ale do tego nie trzeba liberalizmu, a co więcej, liberalna koncepcja państwa tak naprawdę, ignorując ich istnienie, no, robi sobie, strzela sobie w stopę. Tak? Szlachta polska właśnie to była dość ogromna grupa, dużo większa w sumie niż taka gmina czy ten. Dlaczego nie szlachtę rozszerzyć na jakieś negocjacje między powiedzmy narodem a suwerenem? No szlachta była, ale to w dalszym ciągu nie była większość. Szlachta miała bardzo, bardzo mocne poczucie swojej własnej tożsamości. Nawet jeżeli, nawet do dzisiaj ludzie są przyzwyczajeni do odwoływania się do jakichś tam swoich herbów. Nawet jeżeli to wszystko, co z tego szlachectwa zostało. Więc to jednak cały czas jest zorganizowana, jest jakaś zorganizowana grupa, która wykształciła się ewolucyjnie lub nie ewolucyjnie, bo to szlachta to jest rycerstwo, czyli ludzie, którym wcześniejsi władcy nadali ziemię, którzy osiedli tam, tak? Ale to jest pewna, utrwalona przez jakieś wieki tam
organizacja społeczna, która nie została stworzona sztucznie. Więc możemy tutaj mówić o tym, tak samo jak klany, jak rody, jak plemienie, jak plemiona. To są wszystko rzeczy, które mogą stanowić taką barierę i które mogą stanowić właśnie siłę negocjacyjną z suwerenem. Właśnie, czy można też liberalizm krytykować za to, że nie ma strukturalnych jakichś zabezpieczeń przeciwko zmianom, skoro tak naprawdę żaden ustrój strukturalnie nie wytrzyma, jeżeli ci, którzy mają pod ten ustrój podlegać, tego ustroju... No tak, ale jeżeli sobie wyobrazimy Politeję... Ustrój jest podobna z kulturą, w sensie o to mi chodzi. Tak, natomiast no tak jak mówię, no to jest różnica, czy jeżeli mieliśmy ustrój rodowy i na bazie ustroju rodowego wytworzyły się jakieś instytucje, które działają w oparciu o te wszystkie zależności, powiązania pomiędzy poszczególnymi ludźmi, no to będzie działało naturalnie, tak? To znaczy to będzie jakoś utrwalane świadomości i tak dalej. Jeżeli mówimy o Politei Arystotelesowskiej, no to ona jest zaprojektowana dla Greków, może też być, ale może sobie rościć prawo do uniwersalizmu, ponieważ ona mówi właśnie o tym, że jest pewien rozwój ewolucyjny. Ona mówi na końcu, że na końcu, że ten ustrój powinien opierać się na klasie średniej, na ludziach średnich i na ich władzy, ale generalnie rzecz biorąc, nie ignoruje tego, że mogą być tam pewne powiązania, tak, zależności. Więc najbliżej jest jakby, moim zdaniem, temu realistycznemu zdjęciu. No ja nie zgodzę się, że ustrój jest związany z kulturą, czy kultura z ustrojem, bo przykładem na przykład jest Korea Północna, Południowa, albo bliżej nas Niemcy Wschodnie, Zachodnie, czyli jedna kultura, jeden naród, ale z dwoma ustrojami. No nie do końca. Zauważ, że jednak po latach podziału Niemiec do dziś są istotne różnice w kulturze ludzi, którzy wychowali się na wschodnich, a tym, którzy... A ci z północnej Korei wciąż chcieliby jechać do południowej, więc... Z północnej do południowej? To... Niekoniecznie. To jest trochę inaczej. Ustrój i kultura na świecie. To może tylko przemoc poważna jest w stanie zniwelować te różnice kulturowe i no tak. No najbliżej właśnie, najbliżej był komunizm, tak? Bo komunizm wytworzył właśnie pod wpływem długotrwałego procesu takiego siłowego, nowego człowieka, ludzi, którzy na przykład płakali po śmierci Stalina, tak? Płakali po śmierci Stalina albo płakali po rozpadzie Związku Radzieckiego. A to widać dobrze, tak starsi ludzie, nawet powiedzmy ludzie 50, w granicach 60 teraz, wspominają, że za komuny wcale nie było tak źle. To nie, to zupełnie co innego. To homo sovieticus, czyli właśnie człowiek radziecki, ten człowiek wykształcony przez komunistów, to jest trochę co innego. To porównanie pomiędzy PRL-em a III Rzeczpospolitą na korzyść PRL-u wynika z czegoś zupełnie innego. To ludzie wspominają na przykład to, że było bezpieczniej. Tak? Ja słyszałem wiele takich dyskusji. Chodziło przede wszystkim o to, że w PRL-u nie mieliśmy band hipisów i innych śmieszków, którzy chodzą na przykład są agresywni, tak, albo coś robią, bo milicja, prawda, wkraczała do akcji bardzo wcześnie, a nawet z opowieści mojego ojca, bo ja jestem z małego powiatowego miasta, gdzie chuligani, prawda, którzy coś tam zaczęli malować, czy coś takiego, uciekali przed 50-letnim milicjantem po cywilu, bo taki mieli respekt, prawda. Dzisiaj gdyby policjant po cywilu, prawda, zaatakował grupę chuliganów, to prawdopodobnie... Do więzienia. Tak, natomiast oni wiedzieli, że to jest milicjant, wiedzieli, że ma 50 lat, ale przed nim uciekali, prawda. Taki był respekt i chyba na tym polega tą nostalgia. To nie jest nostalgia. Polega to na kwestii psychologicznej, bo ludzie, którzy z rozrzewnieniem wspominają PRL, najczęściej chodzi o to, że to były czasy ich młodości. To też, z tym jest powiązane. To też, natomiast myślę, że właśnie fakt, że
był porządek. To się bardzo często pojawia. Był porządek. Szło się na studia, dostawało się pracę. No jak to może być tak, że jak jest dzisiaj, że i kończymy studia, nie mamy pracy. Tak? Albo że jest chuliganizm i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że jest też kwestia transformacji, przy której niektórzy tak, nie umieją się znaleźć też. Tak, tak. Chociaż myślę, że to... No tak, no, to jest z tym związane, tak, jak najbardziej. Bo tutaj jeszcze chyba ostatnie pytanie, nie? Bo to... Tak, bo... właśnie takie właśnie. To takie pytanie. No, to będzie ostatnie już pytanie, tak? Dobra. Tak. To takie nawiązanie do pierwszego pytania, co w zamian? Bo z tego, jeśli mamy tam hipotetyczną Europę N Liechtensteinu, to teraz pytanie... dąży do nieskończonej. Tak. Pytanie pierwsze brzmi, jak... Czy jesteśmy w tym momencie teraz przeprowadzić rozumowanie, jakby się mogło zdarzyć, jakby te czasy poradziły sobie z kryzysem migracyjnym? I drugie pytanie jest o uniwersalizm takiego ustroju. Czy on by się nie sprawił na przykład właśnie w ustroju po systemie kastowym, po systemie plemiennym i tym podobnym? Założenie, bo tutaj tak naprawdę no, Europa N tysięcy Liechtensteinów to jest tak naprawdę taki federatoryczny, tak, bo to jest u Hoppego. Tak, no, ale myślę, że tak naprawdę rozumiem, o co mówimy o tym, że na bazie prawa własności i właśnie tego jednak mimo wszystko społecznego charakteru człowieka będą się formowały, gdybyśmy teraz zesłali, znaczy zniknęłyby państwa w Europie, w tym momencie zniknęłyby granice państwowe, żyliby tylko ludzie i teraz co dalej? Rosja tak. Ludzie, nie, no jednak, no dobra, jeżeli, Rosji też nie ma. Znikają granice państwowe, ludzie zaczynają się organizować, zaczynają się organizować właśnie wokół prawa własności, czyli zaczynają się po swojemu. Tworzą się małe Szwajcarie, tworzą się małe Liechtensteiny, tworzą się małe republiki weneckie, tworzą się i tak dalej, prawda? Czyli księstwa niemieckie, elektorzy... Słucham? Imperia mongolskie. Imperia mongolskie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to... wszystko to jakby się tworzy w takiej mikroskali. I teraz... To nie jest narzucanie jednego modelu, tylko to jest powiedzenie, że taki model władzy bardzo rozproszonej, opartej na prawie własności jest optymalny. W sensie optymalny i naturalny. A jakbyś sobie poradził taki model ustrojowy, no nie można powiedzieć tego modelu ustrojowym, taki podział geopolityczny, tak? Z kryzysem imigracyjnym, no bardzo prosto, tak? Nie byłoby obowiązku przyjmowania, więc wszystkie, to jakbyśmy sobie wyobrazili grupę ludzi, którzy mają posiadłości ziemskie wzdłuż jakiejś ulicy, idzie grupa imigrantów, no to ci imigranci albo tutaj zostaną, bo zostaną przyjęci, albo na mocy decyzji właścicieli, albo nie. I tyle, prawda? To nie ma tutaj moim zdaniem problemu jakiegoś praktycznego. Zwłaszcza, że Po prostu była wojna, jakieś tam lokalne konflikty. To jest, ale tak naprawdę wszystko... Może jedno państwo by chciało przymocować, żeby drugie państwo przyjęło Myślę, że miałoby... ...między tymi małymi państewkami, bo to jest nie do uniknięcia. Tam, gdzie jest walka o zasoby, tam będzie w pewnym momencie konflikt. Oczywiście. Jeżeli nie ma nad tym wyższej struktury, która... To jest trochę hopsowska, wizja, ale mimo wszystko im mniejsza jest ta władza, no tym łatwiej jest ją powstrzymać, tak? To znaczy bylibyśmy bardziej w stanie powstrzymać agresję niepodległego Tczewa niż agresję Niemiec, tak? Gdyby zaatakował Gdańsk Tczew, to myślę, że powstrzymali. Albo tak, to bylibyśmy w stanie powstrzymać tę agresję prościej niż agresję Niemiec, tak dalej. Mi się wydaje, że łatwiej jest, że nie ma wokół nas
komórki były jak najmniejsze, to jest dla nas jak najwygodniejsze, natomiast nie, żebyśmy my byli małą komórką w stosunku do innych. Czy pytanie nie jest o to, jak ma się utrzymać Europa tysiąca Liechtensteinów, tylko jak w sytuacji, jak Europa będzie się składała z 5000 Liechtensteinów i 5 Niemiec, tak? W jaki sposób dojdą zmiany? Czy bardziej Niemiec ja zrobili się na podstawie 5000 Liechtensteinów, czy do zrównoczenia? Ja tego nie wiem. Ja wiem, że nie wiesz, natomiast to jest jakieś kierunek rozumowania, tak? Chodzi o to, że nie możemy uzasadnić optymalności rozdziału na drobne struktury, tym przed tymi drobnymi strukturami się łatwo bronimy, tak? No bo to jest... Nie, no nie. Właśnie uzasadniać tak. Możemy nasz sposób. Uzasadniamy to, że wszystkie zapędy, bo ludzie są, powiedzmy, z natury, nie mówimy, czy są dobrzy, czy są źli, ale oni będą dążyć do tego, żeby poszerzać swoją władzę, poszerzać swoje zasoby materialne i część z nich będzie poszerzała to drogą siłową. Chciała poszerzyć to drogą siłową. Więc najbardziej optymalny dla jakby wolności ludzkiej jest model, w którym ta władza jest jak najbardziej rozproszona. Przy założeniu, że rozproszenie będzie globalne. A no tak, tak. To jest problem. I że jakoś się utrzyma. Ale jeszcze jest taka kwestia, że mi się wydaje, że dużo łatwiej jest przekonać do agresji czy wojny niewielką społeczność, która znajdzie wspólny cel. Nie. Zdecydowanie nie, historia pokazuje, że właśnie. Koniecznie, bo wtedy wiesz, kto się pod ciebie ginie, to znasz wszystkich. A jak jest. No, tutaj zgłaszam. Jestem naprawdę szczęśliwy, widząc tak, że nie mamy intelektualną dyskusję. Ale jeszcze pytań prosiłbym zadać już w kuluarach po wykładzie. Chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Olgierdowi za poświęcony czas.